kary. Proszę zauważyć, że jest to ułaskawienie za wyrok pierwszej instancji. Natomiast my zostaliśmy skazani w lipcu 2015 roku przez drugą instancję i na ten temat w tym akurat postanowieniu nie ma w ogóle mowy. I tak naprawdę byliśmy ścigani za wyrok drugiej instancji. Tak jest. Ja chciałem powiedzieć, że tu jest pewna nieścisłość, bo na karę grzywny. Ja zostałem skazany na 40 dni pobytu w więzieniu, bo każdy dzień był przeliczany po 15 zł, czyli grzywna w wysokości 600 zł została zamieniona na 40 dni pobytu w więzieniu. Nic dodać, nic ująć. Tą miarą mierzy się moralność. Pan ma bardzo oryginalne spojrzenia niezależne. Bardzo prosimy o komentarz. Jeszcze raz. A ja mogę się wypowiedzieć jako skazany i ułaskawiony? Proszę, to nie trzeba. No. Więc i tak jak powiedziałem, ja nie dziękuję panu prezydentowi Dudzie za akt ułaskawienia, ponieważ od początku uważaliśmy, że prawo powinno być równe dla wszystkich. Przypomnę, że w tej sprawie zatrzymanych zostało 12 osób. Część z tych osób miało umorzenie sprawy, między innymi Ewa Stankiewicz. Część osób została skazane w pierwszej instancji razem z nami, na przykład Grzegorz Braun, ale uniewinnione były te osoby w drugiej instancji. U nas sąd drugiej instancji powtórzył wyrok sądu pierwszej instancji i my również walczymy o pełną rehabilitację i kasację tego wyroku, bo uważamy, że skoro niektórym osobom umorzono, innych ułaskawiono, my nadal pozostajemy prawnie skazani, tylko tyle, że ułaskawieni przez prezydenta. Czyli to nie jest to, o co przynajmniej ja walczyłem. Tak jak mówiłem pani sędzi, w momencie wręczania pod koniec marca złożyłem pismo do prokuratora krajowego Zbigniewa Ziobry o kasację. Do tej pory nie dostałem ani jednej odpowiedzi od marca tego roku. Uważam, że ta, jak to się mówi, dobra zmiana w państwie najmniej dotyczy prawa i sprawiedliwości, czyli sądownictwa. Najgorzej jest w dziedzinie prawa i sprawiedliwości w Polsce rządzonej przez partię właśnie o nazwie Prawo i Sprawiedliwość. Proszę państwa, kolejne fakty mówią, że ta sytuacja jest nadal niezdrowa. Dwa dni temu został skazany we Wrocławiu pan Piotr Rybak za to, że spalił kukłę przedstawiającą Sorosza. Sorosza, który w wielu krajach na świecie, może już w większości krajów na świecie, jest ścigany listem gończym. Polski rząd powinien się produkować kukły Sorosza i palić je na publicznych manifestacjach, a nie skazywać człowieka, który sam taką kukłę wykonał i ją spalił. Ponieważ Soros jest to największy na świecie szkodnik, terrorysta, finansujący zarówno terroryzm, jak i napływ nachodźców, uchodźców do Europy, więc jest to postać wybitnie szkodliwa. I dlatego, jeżeli w sprawie pana Piotra Rybaka sąd kolejnej instancji, bo na pewno Piotr Rybak się będzie odwoływał od tego wyroku, potwierdzi tą karę 10 miesięcy bezwzględnego więzienia, będzie to jeden wielki skandal i ja zapowiadam, że na pewno znajdę się w gronie osób, które będą w tej sprawie protestowały. I popierały. Tak, tak. Przy tej okazji poruszyłeś Piotra Rybaka w sprawę, a chciałbym zwrócić uwagę, drodzy państwo, że to się działo w dniu, kiedy polska premier była w Izraelu. To była demonstracyjna sprawa i argumenty tam nie były prawne, doktrynalne, ustrojowe i jeszcze nie wiadomo jakie. To, co sędzia wypowiada, powinien się wstydzić. Tam nie było pierwiastku prawa karnego materialnego. Sędzia we Wrocławiu w sposób obrzydliwy powiedział, że Piotr Rybak wpisał się w tradycję polskiego antysemityzmu. Jako dziesiąty. Sędzia we Wrocławiu przyjął kwiaty oraz tolerował przez cały czas rozprawy demonstracje środowisk lewackich i żydowskich na sali sądowej, które trzymały kartki z napisami "faszyzm nie przejdzie", a później wręczały kwiaty przewodniczącemu składu sędziowskiemu za to, że Piotr Rybak został przez niego skazany. A potem po wyjściu z sali, to jest to widać na filmach dostępnych na YouTubie,
z radością krzyczały te osoby, że została zasądzona kara aresztu bezwzględnego więzienia na okres 10 miesięcy. Więc są to skandaliczne sprawy. Polska musi udowodnić, że jest krajem suwerennym, a polski prezydent, ale także polski wymiar sprawiedliwości w takich sprawach jak Piotra Rybaka muszą pokazać, że są rzeczywiście niezależne, że są rzeczywiście polskie i że nie służą jako jakieś, nie wiem jakby to nazwać, ale ja bym to nazwał pachołki żydowskie, które w momencie, gdyby spalono kukłę Polaka, nie reagowałyby wcale, a kiedy spalono kukłę Sorosza, żydowskiego pochodzenia oczywiście, to oczywiście zareagowały w sposób bardzo nerwowy i jeżeli chodzi o karę, bardzo surowy. Ja pozwolę sobie jeszcze dodać, że my uważamy się za patriotów i ten czyn, którego dokonaliśmy w 2014 roku, był oznaką patriotyzmu. I dzisiaj dopiero zostaliśmy w jakiś sposób oczyszczeni, a przez 2 lata nosiliśmy piętno jeszcze skazanych za patriotyzm. I jeżeli mówimy już o antysemityzmie, to zwracam się do rządzących o podjęcie działań przeciwko antypolonizmowi, ponieważ dzisiaj jest nagonka na świecie przeciwko Polakom. Mówi się o polskich obozach śmierci, natomiast te obozy były budowane przez Niemców, a taki naród jak naziści w ogóle nie istniał, czyli gdzieś tam się spłyca historię. I tu jest po prostu hasło do rządzących. Polska jest dla nas najważniejsza i walczymy z antypolonizmem, bo to jest przyszłość dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i dla naszego kraju. Dziękuję bardzo. A teraz miałbym prośbę, jak każdy z panów... Janusz Komór zadaje pytanie, gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Co dzieje się w sprawie Miernika? Zmusza się obywateli, żeby składali zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora i sędziów. Ja to uczyniłem, bo przestępstwo jest ewidentne w sprawie Miernika. Także przedwcześnie wydany został wyrok, niezałatwione zostały do tej pory wnioski procesowe Zygmunta Miernika i to jest hańba dla po prostu naszych najwyższych rządzących. Teraz mam prośbę, jakby każdy z panów, który się wypowiadał, przedstawił się, będzie nam łatwiej. Janusz Andrzej Zielny. To wszystko, tak? Tak. Proszę się, nie każdy się przedstawić. Szymon Nowak, skazany prawomocnym wyrokiem i ułaskawiony dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę, dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dobra, proszę bardzo. Rafał Mossakowski. Grzegorz Synatorski, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Rób Kontroli Wyborów. Jest jeszcze Jan Szczerzyk, przedstawiciel środowiska politycznego. Proszę państwa, ja tutaj serdecznie gratuluję panom, którzy wtedy mieli odwagę cywilną i weszli do Państwowej Komisji Wyborczej, którzy niesłusznie zostali skazani, a dzisiaj jest to, mam nadzieję, że jest to początek ku normalnej drodze w Polsce, ku normalnym sądom polskim, które będą sądziły tak, jak rzeczywiste prawo naturalne i prawo wskazuje. Poza tym uważam, że wyroki we Wrocławiu, jakie zapadły dla Piotra Rybaka i pana Miernika, są hańbą naszego sądu. I to z całą stanowczością jako obywatel Rzeczypospolitej stwierdzam tutaj dzisiaj przed kamerami środków przekazu. Dziękuję bardzo. A teraz poproszę, żeby państwo jeszcze przez chwilę stali, tak jak stoją i patrzyli nam prosto. Zrobimy przebitki takie od twarzy. Dumnie, pokażuj, tak. pokażuj te. Detale na oczy, na akty. I czy mogę coś zaproponować wszystkim, którzy filmowali? Prześlijcie kopię w urzędowy sposób prezesowi sądu. Wszystkie nagrania, żeby tu były zmagazynowane, żeby mieli odbicie społeczne tego, co się dzieje w sądzie. No, gorąca sprawa to i gorący klimat. To wszystko przez tych konfederatów współczesnych. Te akty są tylko wyciągiem, bo tutaj na stronie prezydenta jest również takie małe uzasadnienie, które mówi o tym, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski wobec trzech osób, miał na uwadze zasady sprawiedliwości i równości wobec prawa, a także
celowość i racjonalność represji karnej, czyli w jakimś sensie to, że te wyroki zapadały zupełnie inaczej. Przepraszam jeszcze na sekundę, jakby panowie było ujęte do kamery ten. Dobrze. Za to samo jednych wskazywano, a drugich. Dlaczego ja tutaj dzisiaj przyszedłem do sądu, żeby wysłuchać, być świadkiem wręczenia tych aktów uniewinnienia naszych kolegów? Sam byłem świadkiem w mojej komisji wyborczej na Mokotowie, gdzie urządzono punkt wyborczy. Zrobili to ludzie, którzy od lat urządzają dwa punkty wyborcze w jednej sali gimnastycznej. Przy Walei Niepodległości, przy Domaniewskiej gimnazjum. I tam w jednej z urn wyborczych było 300 głosów nieważnych, bo ludzie, staruszki, panie, starsi mężczyźni wychodzący z kościoła, z mszy świętej, no wiadomo, to są starsi ludzie, on wskreślił tam, gdzie chciał i poszedł, wrzucił do urny, obojętnie, widział urnę, wrzucił. Czyli różne formy matactwa przy wyborach były. Między innymi ja tu podaję z mojego punktu wyborczego, który oprotestowałem do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej na Placu Bankowym i dostałem taką lakoniczną wypowiedź, że to aż wstyd, że tam się podpisała pani sędzia, która jest sędzią. To jest naprawdę wstyd, że coś takiego wysyła się człowiekowi, który oprotestował fakty. Dziękuję bardzo. To tyle chciałem, nawiązując do mojej poprzedniej wypowiedzi, chciałem powiedzieć, bo to jest fakt. Mam na to dokumenty. Dziękuję bardzo. Tak, to był w pełni uzasadniony protest obywatelski skierowany przeciwko mataczeniu w sprawie wyborów. Teraz ja pana Janusza poproszę, tak, jako już naszego etatowego wypowiadacza się. Tak. Tutaj proszę stanąć. Przepraszam. Ale gratuluję tego programu, podobał mi się. No, zaczynamy. Co byś chciał, żeby... Już chwila, bo muszę jednocześnie sprawy techniczne też ogarnąć. W tą stronę zdjęcie, co zdjęcie? Bo zdjęcia robię. Wysoko, wysoko. Wyżej. Jestem widzem, który włącza telewizor i nie pamięta tego, co się stało w kontekście tych wyborów samorządowych.